W dzisiejszej aktualizacji KryptoKline, jest to materiał na szybko, jak widzicie, nie jestem przy komputerze, natomiast będzie to update z telefonu. Mamy wybicie mojego trójkąta, który wspominałem wczoraj na moim Discordzie. Także jeżeli cię tam jeszcze nie ma, masz linka w opisie, musisz tam dołączyć. I ważna sprawa. Pattern został wybity dołem i potencjalnie możemy teraz retestować dalsze, do, do, dolne poziomy z poprzednich materiałów. Zaraz sobie do tego przejdziemy. Pamiętajcie czasem początku, aby zostawić lajka, skomentować materiał, zostawić suba, oczywiście włączyć powiadomienia, abyś na bieżąco. Przypominam tylko każdemu, kto jest nowy. Pod moimi komentarzami może raz w tygodniu wygrać 100 OZT Informacje, wszystkie znajdziecie w opisie, natomiast teraz nie przedłużamy i przechodzimy od razu do wykresu. Jeżeli jesteście od tego tygodnia, co najmniej na moim kanale znacie ten wykres, jesteśmy na świecach dniowych i mamy tutaj potencjalny descending triangle, o którym mówiłem już od jakiegoś czasu. I teraz tak naprawdę na tym wykresie wiele nam się nie zmieniło. Żebyśmy zobaczyli szybką zmianę, musimy przejść na wykres godzinowy. I uwaga, mamy tak naprawdę analogiczny pattern Ascending, Descending Triangle, który widzimy, że w tym oto momencie wybił nam w dół i tak naprawdę mieliśmy wczoraj pierwsze podejście, mieliśmy podejście numer 1, mieliśmy podejście numer 1, numer 2 i podejście numer 3 zakończyło się sukcesem i tak naprawdę dobiliśmy do poziomów 18,6 18,7, o czym pisałem zresztą na moim Discordzie, co możecie zobaczyć na moim Instastory, bo również o tym rzucałem, natomiast pytanie co teraz, pytanie co teraz, tak naprawdę price target techniczny z tego trójkąta widzimy tą żółtą linię, mierzona jest na poziom 18100 dolarów, natomiast uważam Uważam, że jest to na ten moment jeszcze nie do końca możliwe z tego względu, że ten zielony boks oraz ten czerwony boks odegrywają tutaj kluczowe role. I jak sami widzicie, na tym momencie na wykresie przejdziemy sobie szybko na 4-godzinowe, żebyśmy to mogli sobie lepiej zobrazować, co tutaj tak naprawdę się dzieje. Widzimy, że Bitcoin jest w bardzo, bardzo długim okresie z konsolidacyjnym, który trwa tak naprawdę. Od 60 dni, czyli dwa miesiące, konsolidujemy się w tym oto przedziale. Jeżeli sobie weźmiemy na szybko pędzel, widzimy, że w tym przedziale się cały czas konsolidujemy. I tak naprawdę Bitcoin nadal tutaj nie wykazuje żadnych ruchów spadkowych, wzrostowych, żebyśmy mogli tutaj konkretnie powiedzieć, w którą stronę zmierzmy. Potencjalnie to, co się wydarzyło teraz, może być pierwszym ruchem. Natomiast bardzo ważne jest to, żebyśmy mogli realizować i dalej rozmawiać o moim paternie, który mówiłem wczoraj na świecach jednodniowych, czyli na tym dużym paternie tutaj, żeby miało miejsce jakiekolwiek tutaj przebicie, musimy mieć zamknięcie, uwaga, co najmniej świecy dniowej, jak nie najlepiej tygodniowej, poniżej poziomu 18.004. I w tym momencie będziemy mogli rozmawiać o jakichkolwiek dalszych spadkach. Natomiast my jesteśmy teraz na time frame'ach niższych i tak naprawdę to, co widzimy teraz, może być to tylko i wyłącznie krótkoterminowa tutaj nasza reakcja. I teraz pytanie, co się może wydarzyć? I teraz mamy dwa bardzo ważne poziomy. 18.7, no to jak sami widzimy, 18.7 Przytrzymało nas tutaj, odegrało bardzo ważny support i widzimy, że później kolejnym poziomem jest 18,4. Jeżeli sobie popatrzymy wstecz, widzimy, że Bitcoin bardzo dobrze respektował poziom 18,7 tutaj, 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 natomiast zdarzyło nam się raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy również wpaść z powrotem, sześć, nawet, nawet tutaj wpaść z powrotem do. Poziomu naszego boksa na 18,54, a nawet niżej. Więc nie możemy teraz pochopnie podejmować decyzji, co teraz zrobić. Generalnie zostaliśmy wybici dołem, i teraz potencjalnie możemy zritestować 18,4. Natomiast możemy również w tym momencie tak naprawdę odbić do góry w tym oto sposób przetestować linię trendu górną czy na przykład przetestować również linię trendu spadkowego, którą mieliśmy tutaj na poziomie nie wiem 19.2. Także podejmowanie teraz decyzji jakiekolwiek byłoby trochę pochopne, natomiast uważam, że warto obserwować. Jeżeli nasza świeca 4-godzinowa zostanie zamknięta poniżej poziomu 18.7, możemy spodziewać się spadków gdzieś do 18.5, 18.4 i w tym oto miejscu można rozważać wtedy pozycję longową. Powiem wam szczerze, ja chyba nawet otworzę taką pozycję longową, ponieważ nuda ostatnio na Bitcoin i nie mnie już zaczęła dobijać i nudzić, więc dla urozmaicenia myślę, że w tych przedziałach, jeżeli spadniemy jeszcze niżej do poziomu 18,5-18,4, będę otwierał pozycję longową do wtedy price targetów co najmniej. Po price target co najmniej 19,3, 19,5 i 19,7. O czym oczywiście poinformuję Was na moim Discordzie. Poniżej macie wszystkiego rodzaju linki. Jeżeli chcecie również otworzyć tego typu pozycję short lub long, zapraszam Was, wszystkie linki znajdziecie poniżej. Możecie odebrać bonus do giełdy Bybit, na którym możecie Trzymać 4450 dolarów bonusu do otwarcia takiej pozycji za free. I tak naprawdę, jeżeli dalej Bitcoin nie będzie testował naszych, tutaj szanował poziomów 18-19,4 przebijemy, możemy spokojnie nawet rosnąć do 20 tysięcy, i tak naprawdę dalej będziemy się konsolidowali w tym miejscu. Aż uwaga, aż uwaga, Bitcoin będzie musiał podjąć decyzję. Dlaczego? Dlatego, że mamy na wyższych time frame'ach pattern, który będzie nas tutaj dyktował. Będzie nam dyktował warunki, tak naprawdę, jeżeli widzicie linię, które narysowałem, wy Kraczają już poza pattern na świecach jednodniowych, więc tak naprawdę uważam, że gdzieś do dnia 30 28 października Bitcoin będzie musiał podjąć jakąś decyzję w wyniku tego, co będzie dalej miało miejsce. I Jak widzicie, tak wygląda szybka aktualizacja z mojej strony. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie lajka, like, zostawcie komentarz. Ostatnie dwa filmy biją rekordy komentarzy, biją rekordy wyświetleń, biją rekordy lajków. Like Także nie zatrzymujemy się, idziemy. To, że Bitcoin jest nudny, cały rynek jest nudny, wiele się nie dzieje, to nie znaczy, że my musimy spoczywać na laurach. My musimy być czujni, musimy obserwować, musimy widzieć, co się dzieje, musimy kontrolować sytuację i podejmować odpowiednie ruchy. Jeżeli chcesz podejmować odpowiednie ruchy, zapraszam do Discorda. Tam są wszystkie informacje aktualizowane codziennie, każdego dnia ode mnie, od społeczności to Po prostu miejsce, w którym uważam, że warto, żebyś był. Także, widzimy się na Discordzie i widzimy się w aktualnych aktualiz aktualizacjach w dniu jutrzejszym. Pozdrawiam Wam, życzę Wam jego weekendu i prawdopodobnie dzisiaj wieczorem o godzinie 20-21 w piątek zrobimy sobie live'ika, o którym również poinformuję Was wcześniej. Także, pozdrawiam Was wszystkich.